No i jestem z wami. Cześć, witajcie. Minęła godzina 19. Czyli jak zwykle widzimy się w JP na wirusa. Codziennie poza środą i sobotą, ma się rozumieć. Słuchajcie, nie wiem co u was, jak u was mija dzień, jak wam mija dzień. U mnie dużo, dużo się dzieje. Dzisiaj tylko punktualnie. Hello! Musiała Lady Gaga dolecieć do końca, zawsze musi. Nie wiem, jak wam dzisiaj mija dzień. Mi dzisiaj mija bardzo intensywnie. Zaraz wam o tym opowiem. Wy mi zaraz opowiecie o swoim dniu. Ja już tutaj patrzę tak w dół, bo tu widzę wasze komentarze, bo to jest tak, wiecie, system jest skomplikowany. Ale zanim to wszystko się zacznie, zanim to wszystko zrobimy, słuchajcie, skupmy się na jednej ważnej rzeczy. Na odprężeniu. Na relaksie. Wirus, kurwa, nadal napierdala, więc trzeba uważać, słuchajcie. Ja uważam i dlatego postanowiłam go oczywiście zapić. W pięknym kieliszku po mojej babci. Kocham go, nie wiem, kto to w ogóle wymyślił takie coś, słuchajcie, piękne to jest. Dziś akurat nie będę pić wódeczki, słuchajcie, dziś postanowiłam spróbować bourbonu. Mam taki jabłkowy Jim Beam, to właściwie chyba formalnie już nie jest bourbon, bo ma tylko 35%, musiał mieć 37,5%, żeby być bourbonem. No ale napój na bazie bourbonu, więc spróbuję, słuchajcie, spróbuję, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków, amen. Co kupiłam za 600 zł za wszystko, powiedzmy, tylko sobie naleję najpierw pysznego bourboniku, no powiedzmy, że bourboniku jabłkowego, taki, ma taki zapach zielonego jabłuszka, wiecie co, takie jabłuszko, co kiedyś się jadało, teraz nie wiem, czy jeszcze one są w ogóle, ja jakoś jabłek ostatnio nie jadam. Wasze zdrowie, moi drodzy, JP na wirusa oczywiście. Pociekło mi. No bardzo dobre, powiem wam. Tak. Mimo tego, że jest ciepłe, bo bourbon powinien być ciepły, pamiętajcie, to pyszne, polecam, spróbujcie. Taka reklama była. Już odpowiadam na wszystkie wasze pytania po kolei, spokojnie. Pierwsza rzecz, nie myłam się, to jest, bo to będzie zaraz padnie to pytanie, wiadomo, więc ja chciałam powiedzieć, że od razu, że nie myłam się. Jeżeli chodzi o nowa fryzura, tak, wiem. Słuchajcie, bo moim zdaniem fryzura jest najlepsza prawie zawsze drugiego dnia, nie pierwszego. Jak się umyję włosy dopiero drugiego dnia i właśnie dzisiaj ten drugi dzień, moim zdaniem wygląda dzisiaj lepiej niż wczoraj. A po drugie, słuchajcie, moim zdaniem, jeżeli chodzi o fryzury, to ja uważam, że one są najlepsze gdzieś tydzień po wizycie u fryzjera. Że wtedy te włosy już coś tam zaczynają, wiecie, pracować, coś tam już się dzieje. A nie wszystko mi smakuje z alkoholi. Nie, to byłoby kłamstwo. Na przykład nie przepadam za sambuką, nie lubię, Boże, czego jeszcze nie lubię? Kaszasy za bardzo nie lubię, piwa nienawidzę. Naprawdę od wielkiego dzwonu mi się zdarzy wypić. Czego jeszcze tam? Musiałbym pomyśleć dokładnie, ale jest wiele alkoholi, za którymi nie przepadam. Nie przepadam za absyntem. O, a za absyntu nie mogę pić w ogóle. Wódki z czarną, o smaku czarnej porzeczki też pić już nie mogę. Każdy ma jakąś historię, prawda? Każdy. No, dobra, to jest jedna rzecz, ale od tego zaczynam. Coś jeszcze mnie tam pytaliście. Ja zapomniałem. Coś jeszcze było, jakieś pytanie, które miałem od razu powiedzieć. A, co kupiłam za 600 zł? Słuchajcie, no więc rzeczywiście, dzisiaj przyjechały do mnie zakupy z Tesco. E-zakupy z Tesco. No i sytuacja jest kłopotliwa, bo wydaliśmy z moim współlokatorem znowu 600 zł. Nie wiem, kurwa, jak my to robimy. Bo jak robimy te zakupy, klikamy, to wiecie co, to się wydaje, że jest niedużo. Bo tu klikniemy, wiecie, a to jakiś koperek, a to za 2 zł, a to jakaś, kurwa, papryka, przyprawa z złoty 90, a to coś tam. Z takich drogich rzeczy tak naprawdę kupiliśmy, słuchajcie, żeby was nie okłamać. Maszynki do golenia, tam nie wiem, z 35 zł kosztowały, coś w tych granicach. No oczywiście kole zero w dużych ilościach kosztowała pewno z 4 dychy w sumie. Nie wiem dokładnie, no ale w tych granicach może trochę więcej. I Nutella, bo mój sprokator wpierdala Nutellę, więc to 16 zł. I to są chyba najdroższe rzeczy, jakie kupiliśmy. Reszta, słuchajcie, wszystko to były promocje, jeszcze raz promocje. Więc nie wiem, na co wydaliśmy te 600 zł. Jak Boga kocham. Faktem, lodówka jest pełna, wiecie, warzywa, wszystko jest, tam ser żółty, wszystko jest. Nawet teraz gotuję botwinkę, bo wcześniej mi się nie chciało, robiłam, no wiecie, co innego, ale pomyślałam sobie, że na kolację botwinka też będzie bardzo dobra. Także właśnie tę botwinkę dzisiaj właśnie teraz robię. I co miałam powiedzieć w związku z tym? Nie wiem, na co te 600 zł poszło. Troszkę mięsa, troszkę warzyw, żadnej chemii nawet nie kupowaliśmy, nic nie było, słuchajcie, no papier toaletowy, no dobra, ale tego nie liczę. Papier toaletowy u nas jest jakby podstawą istnienia. Papier toaletowy i kola muszą być zawsze, no, to jest jakby wiadomo. Lodówka gotowa na szalot, o nie, ja kurwie zablokuję jutro dostęp. Poza tym ostatnio szalot już nawet pyta, czy może coś brać, bo dostała ode mnie opierdol, więc teraz już pyta ostatnio, także nie jest tak źle już z nią. Trochę ją wychowuję po prostu, więc krótko, jest to dla niej jak taka matka, matka po prostu, albo po prostu jak guwernantka taka, która pilnuje jej, żeby wiecie, żeby nie zjebała sobie życia.
No, różnie mi to idzie, jak widać, bo wiadomo, co ona robi. W każdym razie, moi drodzy, to jest jakby z takich bieżących rzeczy tyle. Co jeszcze u mnie? No dzisiaj oczywiście powiem szczerze, że trochę odpoczywałam, ale trochę też pracowałam, bo zbliża się czerwiec, miesiąc dumy Pride Month i ja w tym czasie oczywiście przygotowuję dla Was niespodzianki w sklepie perfekcyjność.pl. Będą promocje, będzie dużo nowych rzeczy, będą fajne, słuchajcie, niespodzianki. Obiecuję, przyrzekam, już niedługo Wam o nich więcej opowiem. Na razie tylko tyle, że będą, zapowiadam, a co dokładnie, to zobaczycie za jakiś czas. Wszystko Wam wyjaśnię. Tak, niech ona już szalot, niech już tam niczego nie szczerzy, bo ja jej upierdolę zaraz tutaj dostęp do lodówki. To jest to. Moi drodzy, jest dzisiaj piątek, co oznacza, że jutro widzimy się na wirusowym YouTube Live. A wirusowy YouTube Live oznacza oczywiście, że będą jakieś szaleństwa, wygłupy i jakieś dziwne zabawy z naszej strony. No i tak będzie oczywiście, nie może być inaczej. A co się będzie działo, słuchajcie, to muszę Wam oczywiście powiedzieć i pokazać, żebyście, bo inaczej byście nie uwierzyli, jakbyście zobaczyli. To wszystko już jutro, słuchajcie, w wirusowym YouTube Live. Zapraszam uprzejmie, proszę bardzo, o. Ta sobota jest jak film Dani klasy B. Ponieważ w sobotę na wirusowym YouTube Live wysyłamy list. Jest koperta już gotowa. Z pozdrowieniami do Radio Maryja. Tak jest, dołączcie do nas i dołączcie do tej listy osób, które pozdrawiają księdza Tadeusza, ojca Rydzyka, Pontificatus Toruniusz. Jeżeli nas wspierasz, napisz do nas na Instagramie lub na Facebooka, dopiszemy Twoje imię, nazwisko. Dobre Twoje pozdrowienia, my zrobimy wspólne zdjęcia i wyślemy. Tadeusz, oglądaj nas i wspieraj. Ojciec Tadeusz jest naszym wielkim fanem, mam nadzieję, że i w tę sobotę o godzinie 20 będzie na wirusowym YouTube Live. Trwamy w wirusowym YouTube Live. Amen. Więc poza tym oczywiście, że będziemy rzeczywiście wysyłać list do ojca Tadeusza Rydzyka, w którym wy też możecie się pojawić, jeżeli chcecie się podpisać. Jutro wszystko się dowiecie, wszystkiego jutro na antenie. Zachęcam i zapraszam Was do tego, żebyście byli z nami oczywiście. To będą też inne niespodzianki. Między innymi takie, nasi goście się pojawią, słuchajcie. Będziemy mieć gości, jednym z nich będzie ksiądz. Tak, moi drodzy, będziemy gościć księdza, a dokładnie będzie to ksiądz Tomasz Puchalski, z którym będziemy rozmawiać sobie na Skype'aju. To będzie jeden z gości, a drugą osobą, którą będziemy gościć, będzie Lucy Dark, czyli Dark Queen, którą być może kojarzycie, pojawiała się czasami, mieszka w Warszawie teraz, chociaż jakiś czas mieszka w Szwecji. Będą oni oboje jutro u nas w programie, więc koniecznie bądźcie z nami, zobaczycie co jeszcze, oczywiście wirusowe wiadomości, oczywiście mnóstwo Waszych pytań, na które będziemy odpowiadać, niespodzianki, no i na koniec oczywiście Barka. Moi drodzy, będziemy śpiewać Barkę, jak zawsze, na cześć naszego wspaniałego papieża, który wcale nie chronił pedofilii. Nie, nie wiadomo, może chronił, może nie, nie wiadomo. Natomiast piątek oznacza też, słuchajcie, że zbliżamy się powoli do czwartku, a w czwartek co? Ano premiera mojego nowego stand-upu online. Jej perfekcyjność zaprasza na after. Bądźcie ze mną koniecznie w ten czwartek, to jest taki after. To jest taki stand-up, w którym opowiadam Wam o afterach, co się na nich działo, gdzie byłam, z kim spałam, jak spałam, gdzie spałam, a zresztą po co będę Wam opowiadać, skoro to wszystko już Wam opowiedziałam i sami możecie się przekonać, co się będzie działo. Gdybym mógł opowiedzieć Wam o wszystkich moich afterach, nie starczyłoby na to czasu. Poezja jest takim środkiem, który pozwala nam komunikować to, co niewyrażalne. Czy coś tam. W każdym razie, słuchajcie, to mam w dupie. Dla mnie ważniejszy jest stand-up, dlatego nagrałam dla Was specjalnie stand-up Jej Perfekcyjność zaprasza na after online. Bądźcie ze mną, już najbliższy tam dzień, który będzie napisany na dole, bo nie wiem, kiedy to będzie jeszcze teraz, kiedy to mówię. I na pewno będziemy się świetnie bawić, bo ja już jestem najebana. I te bilety, moi drodzy, możecie kupić właśnie teraz online. One są dostępne w cenach, w jakich tylko sobie zażyczycie. Co to znaczy? To znaczy tylko i wyłącznie tyle, że to wy decydujecie tak naprawdę, ile chcecie zapłacić za bilet. Od 10 zł do 25 możecie wydać na taki bilet. No i jest jeszcze bilet VIP-owski za 50 zł, w którym gratis dostajecie jeszcze torbę lub kubek, które sobie wybierzecie. Więc to wy decydujecie, jak bardzo chcecie mnie wesprzeć, jak bardzo lubicie mój stand-up, po prostu mówiąc krótko. Albo po prostu na ile możecie sobie pozwolić, kurwa. No wiadomo, że czasy są trudne, nikt nie ma letko, prawda? Więc proszę, ja podchodzę też
też z wyrozumiałością, prawda? Pytaliście też, ktoś mówił, że być może będą, że powinny być flagi w sklepie. Ja powiem tak, na razie flag nie ma, ale obiecuję wam, że się pojawią. Na pewno będą, słuchajcie, flagi. Na pewno będą flagi. Na razie macie między innymi takie nowe, w miarę nowe kubki, które jakiś czas temu się pojawiły, ale poza nimi oczywiście jest dużo, dużo innych rzeczy. Koszulki, torby, plecaki, śliniaczki oczywiście. Wszystko, słuchajcie, to jest na sklepie i perfekcyjność.pl. Zajrzyjcie, przejrzyjcie sobie i tak dalej. Flagi będzie, ale będzie ich bardzo niedużo, bo okazuje się, że flagi tęczowe dostać nie jest tak łatwo. Także zobaczymy. Ale będą, ale jakaś tam ich ilość będzie, słuchajcie. Lepiej wygląda w krótkich włosach. Bitch, please, ja wyglądam dobrze w każdych włosach. O, krrr. Moi drodzy, to co muszę wam oczywiście powiedzieć, to to, że nie byłoby mnie tu dzisiaj, gdyby nie moi Patronite, czyli grupa osób, która postanowiła mnie wspierać każdego miesiąca przez siebie wybraną kwotą od 10 do 100 zł. Co to znaczy? To znaczy, że słuchajcie, te osoby zdecydowały, że wejdą na patronite.pl/jejperfekcyjność i postanowią i wesprą mnie właśnie w ten sposób kwotą od 10 do 100 zł. Mogą sobie wybrać jedną z tych. Każdy z was może wybrać. Do czego was oczywiście zachęcam i zapraszam, nie ukrywam, żebyście zajrzeli, przemyśleli, czy warto. Pamiętajcie, że każda z tych kwot wiąże się też z tym, że coś ode mnie dostajecie. Dostęp do materiałów, do których nie mają inni. Dostęp do nagrań, do których nie mają inni. Poza tym dostajecie ode mnie mnóstwo dodatkowego kontentu. Pamiętajcie też o tym, że na przykład patronajci, którzy wpłacają co najmniej 50 zł, mają na przykład darmowy wstęp na mój stand-up teraz, prawda, w czwartek. Więc warto przemyśleć taką sprawę. Sprawdźcie, pomyślcie i przekonajcie się. O, bo pamiętajcie, że w każdej chwili możecie zrezygnować. Jak was wkurwie w końcu, to możecie zrezygnować, nie ma sprawy i nikt wam nie zabroni. To jest to, co jest ważne oczywiście, ale też patrzę tutaj, co jeszcze muszę powiedzieć z rzeczy, które mam na liście. No, na liście rzeczy właściwie mam wszystko odhaczone. To jest dobry znak, mam bardzo dobry czas. No to zajrzę, słuchajcie, co się u was dzieje. Ktoś mi po prostu pozdrawia, kto? Hiwa Ceramika. Bardzo dobrze, ja też pozdrawiam. Bielizna? Nie będzie bielizny. Słuchajcie, ja sprawdzałam, to nie jest tak łatwo wyprodukować. Bieliznę, jaką można wyprodukować, to są majtki, które miałyby nadruk na jednej nogawce. To mi się nie podoba, ten pomysł. Raczej nie będzie bielizny, bo nie mam nic fajnego, słuchajcie. Także, a ja też nie chcę wam pokazywać i dawać w tym sklepie rzeczy, które są chujowe. Także, no, także tak, no. Co? Że 21 to później na stand-up? Makel, no co ty piszesz? To nie jest wcale tak późno. 21 to jest dopiero przecież początek wieczoru. Wtedy jeszcze dopiero człowiek otwiera drugie winko. Dopiero zaczyna się imprezka. Przestańcie. Mam nadzieję, że inni nie będą narzekać na tę godzinę, że będziecie jednak mimo wszystko. Zresztą prawda jest taka, że bilety, no nie ukrywam, dużo już poszło. Na pewno ponad połowa to już na pewno. Bo połowę miałam wczoraj sprzedaną. Nie wiem, ile dokładnie dzisiaj, ale liczba jest ich ograniczona. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że każdy może kupić. Więc jak się skończą, to po prostu się skończą i więcej nie będzie. Także taka sytuacja. Widzicie, to mnie pozdrawiacie, mnie machacie do mnie. Słuchajcie, bardzo się cieszę z tego powodu. I dziękuję wam oczywiście za 21 to środek dnia. No dokładnie, ja też tak uważam. W Dublinie ktoś chce się napić. Faltom szuka towarzystwa do picia. Ja to bardzo wspieram, słuchajcie, bardzo wspieram. Ja oczywiście piję to dzisiaj sobie z wami. Sama, ale nie, no z wami oficjalnie, z wami piję, tego Jim Beama jabłkowego, całkiem przyzwoity. Dobra, 19.13, to znaczy, że powolutku będziemy zbliżać się do końca. Pamiętajcie, że jutro widzimy się oczywiście w wirusowym YouTube Live, a póki co oczywiście to jeszcze nie koniec. O, znowu się ktoś wita. A póki co to nie koniec, bo oczywiście chcę wam polecić książkę, oczywiście, że tak. I teraz nagle spada oglądalność, kilka osób wychodzi. Moi drodzy, więc ja wam powiem, o co chodzi. Mam dla was książkę, jak zawsze, jak codziennie, jakąś podczas kwarantanny. Poleciłam wam tych książek już chyba ze 30, jak nie więcej. Jak ktoś, kurwa, nie może nadal wybrać, to się zdecydujcie, ludzie, pierdolę. Jest taka seria, którą wydaje Wydawnictwo Krytyki Politycznej, która nazywa się Przewodnik Krytyki Politycznej. To jest takie kompendium zebrane pewnej wiedzy na dany temat, tak powiem bardzo w skrócie. To książka, którą chcę wam dzisiaj polecić, to nazywa się Uniwersytet Zaangażowany. Uniwersytet Zaangażowany. Książka sprzed kilku lat, nie ukrywam, to nie jest żadna nowość, broń Boże. Ona się ukazała kiedy tam, żeby was nie skłamać. Niech na tutaj, prawda, i perfekcyjność chociaż niech sobie spojrzy. Kurwa, nie widzę tego nigdzie. W każdym razie, słuchajcie, o co chodzi w tej książce. O, już to mam gdzieś. Ukazała się w roku 2010, więc już dobre 10 lat temu. Na pewno nadal jest dostępna, na pewno nadal ją znajdziecie. I ona mówi o roli uniwersytetu, to znaczy o tym, jakie są różne pomysły na to, co uniwersytet powinien robić, jak powinien funkcjonować. Uniwersytet jako uczelnie wyższe, prawda, wszystkie, to mam na myśli. To znaczy, jaka jest jego rola, czy on powinien rzeczywiście po prostu edukować, czy powinien wpływać na życie wokół siebie, czy powinien produkować po prostu naukowców, czy może jednak osoby przygotowane do pracy bardziej takiej już konkretnej.
konkretnej. O tym wszystkim tam. Polecam wam tę książkę jak najbardziej. Pamiętajcie, Uniwersytet Zaangażowany z serii Przewodnik Krytyki Politycznej. Nie jest gruba, dacie radę, przeczytacie. Zwłaszcza, że kwarantanna się nie kończy. No właśnie, bo kwarantanna się nie kończy. My trochę tacy rozluźnieni, wiecie, ostatnio widzę, że coraz więcej ludzi bez maseczek chodzi. Wkurwia mnie to jak sam skurwysyn. Bo wiecie, o co chodzi. Dopóki nie spadną zakażenia, dopóki nie spadnie liczba osób chorych i umierających, to ja nie mogę wrócić, kurwa, do roboty normalnej, do rozśmieszania was na scenie. Bardzo mnie to wkurwia, nie ukrywam. Więc jak widzę każdą osobę bez maseczki, mam ochotę podejść i przypierdolić takiej osobie, bo mnie to wkurwia. Że ja się tu męczę, kurwa, wiecie, w domu, człowiek nie ma siły, nie ma pieniędzy, nie ma życia, a tak jest jak nój, kurwa, jeden z drugim idzie bez maseczki. No kurwa, bardzo mnie to denerwuje. Co tam jest napisane? Trafiłam gdzieś na fajny kanał YouTube, polecam książkę o aseksualności. Tak, 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 o aseksualności. Ja wiem, jest jednak właściwie książka o aseksualności w Polsce, jaka się ukazała. Ja ją polecałam zresztą też jakiś czas temu. Patrzę, czy gdzieś tutaj mam pod ręką, ale nie widzę jej tutaj. Gdzieś mam odłożoną na którąś z półek, nie wiem gdzie. Ale mam tą książkę, oczywiście, też polecam wam ją. Kwarantanna się nie kończy, niektóre ciągle pracują tak jak ja. No wiem, że niektórzy z was pracują, ale akurat ja nie mogę i bardzo mnie denerwuje, że inni tego nie szanują, że nie próbują jakby solidarnie, wiecie, jak wszyscy zaczniemy pracować, będzie lepiej. Czy wiem, co z wyborami na prezydenta, kiedy mają być? No słuchajcie, będą jak Jarek zdecyduje, że mają być. Taka jest prawda i wiecie o tym doskonale. Możemy udawać i mówić sobie, nie, to Sejm decyduje, marszałek decyduje. Chuja prawda, tam wszyscy to wiemy. No dobrze, moi drodzy, bo zbliża się godzina 19, widzę, że już 16, to czas najwyższy, żeby to zacznij tak robić, zacznij bić? A, dobrze, będę bić, kurwa, skurwysyn. Byłam świadką zresztą takiego pobicia jednego, jak facet gonił, jak jedna kobieta goniła drugą bez maseczki idącą w łazienkach królewskich, bardzo to było zabawne. A ja zresztą w ogóle, słuchajcie, w niedzielę idę prawdopodobnie, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, zbierać bez na wino kolejne. To wam wszystko opowiem, oczywiście już w niedzielę. Widzimy się jutro w wirusowym YouTube Live, wiadomo, o godzinie 20. Ja sobie polewam jeszcze, słuchajcie, Jim Beama Apple, prawda, czyli jabłkowego, z zielonego jabłuszka, właściwie takiego, bo to taki bardziej jest taki green apple. Was oczywiście zapraszam i jutro na godzinę 20 i w niedzielę na godzinę 19. Pamiętajcie, do bilety do kupienia nadal na jej sklepie perfekcyjność.pl na mój stand-up w najbliższy czwartek. I co? No i chyba tyle, co? Całuję was serduszko, widzimy się jutro. Pamiętajcie, jakby jakieś wiadomości, to tylko w prywatnych wiadomościach, bo czat już znika zaraz po zakończeniu, więc co? No więc trzymajcie się i ten. I wasze zdrowie po prostu, wasze zdrowie. Proszę bardzo.